Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie obecnym po rozpoznaniu dnia 12 lutego 23 marca 2009 roku sprawa doktora Michała Jańskiego, który został oskarżony o to, że w sprawie prawa S1761/08 po pierwsze 10 września 2008 roku na Rady Toruńskim w Bydgoszczy naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem marki Opel Kadett numer rejestracyjny CB00007 w stanie nietrzeźwości, gdzie badania alkotesty wykazało 0,85 i 0,82 mg litrów wydychanych powietrza, poruszał się w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów, nie dostosowując nadmiernej prędkości do panujących warunków oraz nie stosował się do poleceń sygnału dawanych przez osoby uprawnione, sygnału świetnych oraz znaków drogowych, wskutek czego wjechał na chodnik i potrącił 3 osoby stojące na przystanku, wskutek czego 5-letni Filip Lewandowski doznał urazu kręgosłupa szyjnego z poprzecznym rozerwaniem na tej wysokości, uciśnięciem rdzenia kręgowego w tym miejscu, złamania kręgosłupa na odcinku piersiowo-lędziowym z uciśnięciem rdzenia, uszkodzeniem wątroby i śledzionych w wielu miejscowych oparć na skórkach, zasilnie i ran na połowach ciała, co doprowadziło do jego zgonu. Tomasz Lewandowski doznał obrażeń ciała w postaci złamania podłucia lewego i urazu wielonarządowego, naruszający 13 narządów jego ciała na okres powyżej 7 dni. Kamila doznał obrażeń ciała w postaci złamania podłucia lewego z przemieszczeniem rany dłużnej okolicy łokcia lewego i urazu ogólnionego, naruszający 13 narządów jej ciała na okres powyżej 7 dni. Po czym nie udzielając pomocy uciekł z miejsca wypadku. Wobec oskarżonego kary jednostkowe pozbawienia wolności łączy i wymierza oskarżonym karą 12 lat pozbawienia wolności. Punkt 6. Na podstawie artykułu 42 paragraf 3 KK orzeka w stosunku do oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze. Punkt 7. Na podstawie artykułu 49 paragraf 2 KK orzeka w stosunku do oskarżonego środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w kwocie 1500 zł na rzecz Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wojewódzkiego Oddziału Chirurgii Dziecięcej PSPZOS Wojewódzki Szpital im. Dr. Wisiela w Bydgoszczy dla pomocy Lica Ujejskiego 75-162 Bydgoszcz na cel związany z pomocą poszkodowanych w wypadkach drogowych. Punkt 8. Na podstawie artykułu 50 KK nakazuje podać wyrok do publicznej wiadomości w prasie ogólnopolskiej. Punkt 9. Na podstawie artykułu 77 paragraf 2 KK ustala, że oskarżony może korzystać z warunkowego przedterminowego zwolnienia w związku z karą łączną pozwolenia wolności orzeczoną w punkcie 5 roku po odbyciu swej kary lat 9. Punkt 10. Zasądza Skarbu Państwa, Kasa Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, także Kancelaria Adwokacji, adwokat Artur Santur, kwotę 988 groszy, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej oskarżonemu z urzędu. Punkt 11. Zwalnia oskarżonego od wniosku niszczenia opłaty sądowej i dalszych kosztów w sprawie odciążającej Skarbu Państwa.